Dzień dobry, szanowni państwo. Przypominam, moje nazwisko Tresor Sylwia. Jestem waszym wykładowcą z przedmiotu psychopatologia. Jest to przedmiot obowiązkowy na waszym kierunku studiów. Mam nadzieję, że wiecie, jaki to jest kierunek. Na ostatnich zajęciach zaczęliśmy omawiać zaburzenia osobowości. Pani Zielińska, która piąty już raz zmurcza się na moich zajęciach, w końcu się czegoś nauczyła, w związku z czym to ona będzie odpowiadać głównie. Pani Zielińska, proszę przypomnieć wszystkim, czym są zaburzenia osobowości. To są to zaburzenia psychiczne, które są głęboko zakorzenione, są trwałe. I to są nieprzystosowawcze wzorce relacji z środowiskiem. Powodują trudności w funkcjonowaniu społecznym, behawioralnym. Takie osoby wprowadzają zamęt w życie swoje i otoczenia. Nie potrafią budować związków osobistych. No, ich zachowanie powoduje niechęć, strach wśród najbliższych. Nie mają wglądu w siebie. No i odpowiedzialnością za swoje życie obarczają ich. Komu przede wszystkim sprawiają problem? W swoim otoczeniu. Tym się odróżniają, szanowni państwo, od osób zaburzonych w inny sposób niż osobowościowo. Mianowicie utrudniają życie głównie innym, a nie sobie, a przynajmniej cierpienie odczuwają głównie inni, a nie oni. Doskonale, Zielińska. Pani Zielińska, którą samą kiedyś miałam za osobowość zaburzoną, ale teraz to już nie wiem, omówiła w zeszłym tygodniu osobowości zaburzone typu B. Gdzieś. Pani Zielińska mówi osobowości zaburzone typu C. Jak Celina. Proszę bardzo, pani Zielińska. Zaburzenia osobowości typu C to są zaburzenia obawowo-lękowe. I są uciążliwe dla otoczenia, ale nie niesią takiego spustoszenia jak zaburzenia typu B. Ich podłożem jest lęk. No i pierwsze to osobowość zależna. Jest to osobowość nacechowana uległością, chęcią oddania odpowiedzialności za wszystko w ręce partnera. Dominuje lęk przed samotnością, strach przed popełnieniem błędu. Wiąże się to z dużą biernością. Osoba taka unika podejmowania decyzji dotyczących swojego życia, wykazuje chęć przekazania odpowiedzialności, przywiązuje dużą wagę do relacji interpersonalnych i chce je podtrzymywać za wszelką cenę. Równocześnie niczego nic nie oferując. Rezygnuje z własnych pragnień, potrzeb, jeżeli by kolidowały z potrzebami innych osób. Toleruje zdrady, poniżanie, przemoc. Zgadza się na robienie różnych nieprzyjemnych rzeczy, byle uzyskać akceptację. Nie ma żadnych wymagań w stosunku do osób, którym oddaje niezależność. Boi się, że gdyby została sama, sobie nie poradzi. Nie umie podjąć najprostszych decyzji bez konsultacji z innymi. Trudno jej wyrażać niezadowolenie z powodu postępowania innych. Boi się utraty wsparcia lub aprobaty. No i nie inicjuje samodzielnych działań, projektów z powodu braku zaufania do własnych sądów, nie wiem, do braku motywacji, energii. No i gdy bliski związek się kończy, to gwałtownie poszukuje nowego źródła opieki i wsparcia. Mm-hmm.
fajnych. Skąd nous? D'accord, vous y avez. Calme-toi, non problème. Ah! Dans mon jeu, je suis deux as. Ah! Deux as plus un duc, je suis en possession d'un duc. Allez, tel 6. Sur la route 66. Claire, Fundacji Przemocnie. Doskonałe zjawisko. Osobowości zależne często wyrastają z dziecka, które w rodzinie dysfunkcyjnej przyjmowało rolę cienia. Dziecka niewidocznego, niewidzialnego, chcącego zniknąć. Osobowość zależna jest rodzajem pasożyta. Jest jak jemioła lub chuba. Nie może żyć bez swojego żywiciela. Wysysa więc z niego wszystko, co się da. Bo zawsze jest jej mało. Wszystkie zaburzone osobowości są jak czarne dziury. Szanowni Państwo, nigdy się nie da zapchać tego deficytu tak, żeby wystarczyło. Osobowość zależna jest mechanizmem samonapędzającym. Im dłużej jest zależna od kogoś, tym bardziej jest zależna. Im bardziej jest zależna, tym dłużej jest zależna. Tym więcej ma dowodów na to, że sobie sama nie poradzi. W związku z czym daj, zaopiekuj, kochaj lub szanuj. Ona nic nie musi, bo nic nie umie. Jest nikim. Cóż to jest, szanowni państwo, za wielka wygoda być takim całkowitym nikim. Kto nic nie może? Ty nic nie możesz. Szanowni państwo, to nic nie musisz. Prawda? Zieniska? Zgadza się. Dokładnie. Takie osoby często też przybierają postać biednego misia. Bo też przecież obowiązkiem moim, państwa i Zielińskiej jest z biednego misia niańczyć. Jest z biednego misia kochać. Bo on sam nic nie umie i nie potrafi. On potrzebuje opieki i wsparcia. Bez ciebie nie jest nikim. Ach, proszę państwa, jakie to jest uwodzące i jakie pociągające i jakie to wartościowujące, że ktoś sobie bez nas nie poradzi. Szanowni państwo, nie dawajcie się zjeść. Dorosły człowiek powinien sobie radzić. I nie ma prawa wymagać od nikogo, szanowni państwo, żeby był jego rodzicem. W związku z czym, jeśli macie ten złudny komfort, że ktoś dla was wszystko, to wiedzcie, może przyjdzie wam za to słono zapłacić jego wielką rozpaczą. Gdy będziecie sami chcieli pójść do toalety i go zostawić aż na 5 minut samego w salonie. Uciekać. Proponuję.
zawsze się blisko. Co tam jeszcze mamy z tych świrusów? Osobowość anorektyczna, czyli obsesyjno-kompulsywna. No i to jest uciążliwe dla przyuczenia, dbałość o porządek, perfekcjonizm, potrzeba pełnej kontroli w kontaktach interpersonalnych, gromadzenie niepotrzebnych rzeczy, brak elastyczności, otwartości, ciągłe wątpliwości, ostrożność, również w błahych sprawach, brak decyzyjności z lęku przed popełnieniem błędu, nadmierna koncentracja na nieistotnych drobiazgach kosztem efektywności, duży problem z hierarchią ważności spraw. Taka osobowość ma wiecznie wątpliwości. Prowadzi długie dysputy, nie zmierzające do rozwiązania. Skrupulatnie pilnuje, by inni przestrzegali regulaminów, schematów, punktualności. Dużą wagę przywiązuje do przepisów, perfekcjonizmu itd. Generalnie traci podstawowy sens aktywności, a skupia się na szczegółach tego. Wiesz, Jezińska? Tym razem wydaje mi się, że widziałam jakiegoś innego owada niż mucha. Jakiegoś, nie wiem, motylka lub ćma. Nie wiem, Jezińska, co o tym myśleć. Ale czasami mam wrażenie, że stosujesz na mnie gaslighting. W związku z czym, Żeńska, oczekuję od ciebie, że na następne zajęcia, gdy tylko skończymy zaburzenia osobowości, to mi pani Żeńska Kinga opowie o gaslightingu i o tym, jak go na mnie stosuje. Chleb Fundacji Przemocnie. Bo ja mam dosyć, Zielińska, tego, że ty robisz ze mnie wariatkę już 5 lat. Ja już nie wiem. Czasem sobie myślę, Zielińska, może faktycznie tu ja zwariowałam. Ale później zastanawiam się, nie, to jest po prostu bezczelna gówniara, która stosuje na mnie gaz lighting, jak NKWD. Przepraszam, Zielińska. Poniosło mnie trochę. Obralczyku mówiłaś? Nie obralczyku. O czym mówiłaś? Obsesyjno-kompulsywny. Detective Mark. Taki głupi serial. Nie wiem, nie oglądam, ale wierzę ci. Jest to osobowość typu tak, ale też. To takie są za przeproszeniem dziadki i babcie, które niczego w życiu satysfakcjonującego nie osiągnęły. O braku tejże satysfakcji rozmawiają już od początku swojego wczesnego staropanieństwa, czyli mniej więcej od 16 roku życia. Kiedy to już? Wiadomo, że ich życie jest nieudane i trzeba o tym rozmawiać przez następne 60 lat z każdym, kto się napatoczy. Odpowiadając każdemu w ten sam sposób. Tak. Ale
Ale ja nie mogę, bo muszę posprzątać. Gdyż mam absolutną obsesję na punkcie porządku, bo mam osobowość anarchistyczną. Ale ja nie mogę odpocząć, bo muszę sprzątać, sprzątać. Ale ty też nie możesz zająć się czymś innym niż słuchanie mnie lub sprzątanie, bo wprowadzisz chaos. Ja się niepokoję. Gdy ty wprowadzasz chaos i gdy w ogóle nie ma porządku, to ja się gubię. Ja się źle czuję. Tak, tak, ale ja powinnam to opanować, tak, bo to jest problem ze mną, ale ja mam problem. Czy możesz mnie wysłuchać? Czy możesz to uszanować? No tak, wiem, że mam problem ze sobą, ale musisz zrozumieć, że mam problem ze sobą. I weź posprzątaj, bo ja się nie mogę skupić. Ale to, że ten bałagan mi przeszkadza, to jest problem ze mną, tak? Ze mną. Tak, no wiem, że ze mną, ale ja się nie mogę skupić, bo jest bałagan. Tak, wiem, że mam problem ze sobą i to jest problem ze mną, ale ja mam problem ze sobą, więc musisz to zrozumieć. I tak można. Szanowni Państwo, zmarnować sobie z kimś życie. Z człowiekiem powinno rozmawiać się raz do trzech o jego ważnym problemie. A potem podliczyć ilość tak, ale. Jeśli jest to ilość kilkudziesięciu tych trzech rozmowach, należy uciekać, ponieważ mam do czynienia z osobowością zaburzoną. Doskonale, Zieliniska. Czy jeszcze o czymś chcesz nam opowiedzieć? Sobie pewnie. No jest jeszcze osobowość unikająca. O, i to jest właśnie Zieliniska z pierwszego roku. Chowała się pod ławką, szanowni państwo. Żeby mnie o nic nie zapytała. Jest skrajnie introwertyczna, napięta, charakteryzuje dużym lękiem, niepokojem. Ma ogromne trudności w kontaktach społecznych, unika ich. Jednocześnie odczuwa brak i z tego powodu dyskomfort. Czyli ma potrzebę relacji. Ma skrajnie zaniżoną, nieprawidłową samoocenę. Duże poczucie nieatrakcyjności. Koncentruje się na krytyce i dopatruje się wszędzie i u wszystkich. Cierpi z powodu braku umiejętności społecznych, budowania trwałych związków. Wykazuje postawę unikającą. Nie lubi wyzwań, unika ludzi, popada w społeczną izolację. No i to wynika z nadmiernej wrażliwości, nie radzi sobie z przejawami odrzucenia, upokorzenia, poczuciem wstydu. Dlatego tylko przejawy bezwarunkowej akceptacji umożliwiają jej nawiązanie bliższych relacji interpersonalnych. Depresja, lęk, gniew z powodu niepowodzeń, jest wpisana w to zaburzenie. No i osoba z takim zaburzeniem może wydawać się oziębła emocjonalnie, dlatego że boi się okazywać swoje uczucia, żeby nie zostać odrzuconą albo upokorzoną. Wiecie, szanowni państwo, co to jest? Nosferatu. Musicie zrozumieć, mimo że pewnie teraz poczuliście wielkie współczucie, że jest to zagrożenie typu Nosferatu. Oczywiście jest to ta jedna z mniej dręczących innych zaburzonych osobowości. Niemniej w skrajnej formie potrafi być również doprowadzająca swoje otoczenie do szału. Niebezpieczna, a w ostateczności mściwa. Na szczęście akurat w tym przypadku rzadko dochodzi do agresji. Na następnych zajęciach omówimy osobowości zaburzone typu A. Potem Zieliniska opowie nam gaslighting. Dziękuję bardzo. Potrzebujesz pomocy?
Przeczytaj opis pod filmem. Chcesz pomóc? Przeczytaj opis pod filmem.